Jezu! Ty łajza! Jak mnie wystraszył! Siemanko, witam was w 25. odcinku z gry The Forest. Tradycyjnie popatrzmy sobie na naszą osadę, popatrzmy sobie na nasze czaszunie, znaczy nie nasze, ale... dobra, nieważne. W każdym bądź razie, 25. odcinek, już troszkę pod niego się podszykowałem. Nazbierałem trochę kamieni do pałacu Buckingham tylko po to, żebyście nie musieli tego oglądać. Ale oczywiście odcinek tradycyjnie zaczynamy od włożenia czaszuni, których już na naszej ścianie jest 25. Ile będzie, nie wiem, zobaczymy, to wszystko wyjdzie w praniu. Tu jest nasza winda. Tu jesteśmy my, prawie nie żywi. Zróbmy tak. Zjedz lekarstwo, jak to brzmi w ogóle. O, i weźmiemy sobie kamieni na drogę. 4, to jeszcze 6 zbierzemy. Lekarstwo mamy dużo, dobra. 2 i 1 nam wystarczy. Tak, zbierzmy sobie tylko te 6 kamieni jeszcze. Przepraszam, przeszkadzasz mi, nagrywam odcinek. Mogę cię prosić, żebyś zamknął się. Dziękuję. Brajanki mają się dobrze, żyją. Ciekawe, jak one w ogóle to wszystko trzymają, jak tutaj ich nie karmię ani nic, nie? To jest zagadka. Ale nic, zbierzmy jeszcze te kamienie i idziemy robić nasz pałac do końca. Mam w końcu plany na dzisiejszy odcinek. Te plany to oczywiście postawienie pierwszej kondygnacji. Postawienie, nie mówię, że ukończenie jej. Bo zdaję sobie sprawę z tego, ile ona będzie drzewa wymagała. Ale z całą pewnością będziemy ją projektować, gdyż już wszystkie kamienie, które są nam potrzebne, mamy na miejscu. Więc o tyle subcio i fajnie. Tu były zwłoki i zniknęły. A zamiast nich pojawił się stary pecet? Walizka? Nie wiem, co to jest. Tak jak widzicie, zostało nam tylko tyle kamieni do wsadzenia już. Tu już ukończone zostały te dwie takie fajne te. Więc nazbierajmy je. Co się działo, jak je zbierałem? No nie jest to standardowo, nie? Tam jakieś 1, 2, 5 patroli przyszło. Dostali łomoc. Oskarżyli się potem starszym. Starsi przyszli. Ale już ich tak hojnie nie przyjąłem, bo stwierdziłem, że nie. I zostałem przy tym, że sobie tam chodziły. A po iluś tam dniach się po prostu znudziły i sobie poszły. No, jeśli chodzi o jakieś zmiany, no to więcej ich tu nie ma, nie? Pozbierałem tylko te kamienie, właśnie potłukłem się z tymi wariatami. I to będzie tyle, nie? A teraz razem z wami chciałem je, tu, znaczy je, te kamienie chciałem tu powsadzać. I tą pierwszą kondygnację już zaprojektować. Aczkolwiek, jeżeli by się okazało, że jeszcze będzie taka opcja, to jeszcze chciałbym pewne dziury pozalepiać, bo tu jest dużo, dużo, dużo dziur. Moment, 10 kamieni. Coś chyba źle policzyłem. No tak, 10 kamieni. No to i tak musimy wyjść na zewnątrz. Dobra, ja tu chciałem planować jakąś wyprawę. Ocie cholera. Kuźwa, jakieś pomysły? No, na windę bym wlazł, żeby ich zobaczyć. No. Jeden. Tam jest drugi. A nie, to są tekstury. Jejku. Jorzech myślał, że to jest ten latarnik morski. A to są moje teksturki przecież. Planuję przeznaczyć kolejny odcinek, od razu tak mówię na wstępie, na to, żeby to wszystko, co teraz jak wyłączę ekwipunek się pokaże, zapełnić. Wiecie, tak żeby mieć na czysto ten inwentarz, czyli to czego potrzebuję, chcę mieć wyczyszczone. No... Ładnie to wszystko wygląda ekran, nie? Nie wadzi, nie przeszkadza jakoś specjalnie. Więc to będę starał się zrobić, ale jeszcze nie teraz. W tym odcinku, oj, zniknęły kamienie, jak ładnie. O, co ty robisz, przyjacielu? Wal w schody. Pokaż, kto jest twardszy. Ta jest, wal w schody. Ty jesteś najlepszy, ty. Ty jesteś bossem. Jeszcze raz dawaj je. Tak jest! Bez schody. Krzywo stoją, dokładnie, dobra. Starczy tego pajacowania. Ty! Co on za kombo robi, ty? Andrzejku!
Co on takie ten? Dadusiu się śmieje, a ty mnie tak? Mamy szmatków? Mamy szmatków. Od razu cię zjaram. Tylko sobie wcześniej zaćpał trochę. No i przepraszam was bardzo, ale mi się zminimalizowała gra przez przypadek. Nie wiem, co klik. Dobra. Już jest ok. Musiałem chyba kliknąć ten Windowsowy, taki wiecie. A, wlazłeś jednak. Widzicie, i mamy kolejny patrol, który mi włazi i tutaj męczy lubsko. Nie wiadomo po co. Nie jesteście tu mile widziani. Proszę opuścić teren, inaczej... No nie, no policji nie wezmę. Ale i tak nie jesteście tu mile widziani. Więc proszę spinkalać. Pyk. Oj, te drzewa, właśnie. Jak zbierałem kamienie, to przyjaciele wchodziły na drzewa i skakały przez płot. A tego chcemy uniknąć. No, miałeś tu wejść. Ja cię chcę, chodź. Tu chodź, ej. Co to takie tam duże? Tego lej, będą kości, będzie dużo fajnych kości. Tylko wciąż tych szmatek nie ma, no. Chyba, że sobie ich pokroimy. Chodź, możesz wejść. Zapraszam. Fucking welcome. No chodź, no. Wow! Albo mi się wydaje, albo jakiś taki przerośnięty jesteś. Siekaj go, bo ja chcę tą rękę. To on też chce. Głowy nie chce, ale w sumie... Głowy piechotą nie chodzą, nie? Więc można je spożytkować. Wiecie, co chcę zrobić, nie? Mam tutaj kukły. Od razu je tutaj sfilujemy. Jedna głowa jeszcze. Ale głów to mam pod dostatkiem. To było jedno? Tak, tylko jedno. I co mamy jeszcze? Tu coś możemy? Nic. No to idziemy dalej po ciałka. Przy okazji kamienie sobie pozbieramy. Wybijaj na kwadrat. Idź tam, utnij parę łupów. Co ty już? Aha, siły nie masz. Przepraszam, nie wiedziałem. Rypaj. Dobrze, głowa. Tak jest. Nogi. Że jestem okrutny. To miał być family friendly content. Zaczynam rąbać nogi na odcinkach. Dobra, nieważne. Nie będę teraz tego poruszał i komentował. Kukiełek, kukiełek. Chociaż nie, podpalmy je od razu. Myślałem, że jeszcze ich nie podpalimy. Ale niech się jarają. Niech się rajają. Nie. Brakuje ręki i trzech głów. No trzech głów niestety nie mam przy sobie. O, sześć głów, cztery ręce. Cztery ręce się znajdą. Cztery ręce się znajdą. To fajnie wygląda ten korpusik. Mamy tylko dwie głowy, więc jedną postawimy. To jest dobra wiadomość. Rypaj go. Rypaj, rypaj. Come on, come on. Ciężko mi się ten odcinek nagrywa z racji tego, że 20 cm ode mnie leżą kanapki z Nutellą. A ja nie mogę jej dotknąć, dopóki nie nagram tego odcinka i nie zmontuję go. To jest bolesne. Mamy dwie nogi? Nogi potrzeba? Jak to ja ich nie chcę? Wyrzuć mi je. Gy? Nie mogę. Ja nie chcę ich nosić. Dobra, straćcie. Wezmę sobie kamieni. Spalę sobie ognisko, bo mnie stać. Co tu jeszcze mamy do... O, ręce. Ręce, ręce, ręce i głowa. O, to jest to. Ciekawe, czy jak spalę im korpusy, klatki piersiowe, to czy ten... To czy też będą kości zniknie? To w sumie jest żebra, no to by było logiczne nawet, nie? Ale nie jestem pewien. Potrzeba było trzy głowy, a tu dwie głowy. Czyli tu jeszcze jedna głowa, a tu jeszcze trzy głowy. Czyli łącznie cztery głowy potrzebujemy, ziomków. Zgarniemy tylko tego jełopa, którego tutaj schowaj zapał. Zniknął. Był tu, nie? Dobrze pamiętam.
Już mam sklerozę. Dobra, może mam sklerozę, miejmy nadzieję. A ja ich nie jestem w stanie. Kurde! W jednym miejscu rzucić. No dobra, chyba się udało. Rach, ciach, pach. Ale weźmie to. Jakie mam skróty klawiszowe? To mam na trójce? Tak, na trójce. Nie tak! Odpal to najpierw, zjarcuj. Ach, kurczę, aż zgłodniałem. Tak, really? Nie w grze. Dobra. O co mi chodziło? Chodziło mi o to, żeby naprawić o takie. Custom building? Wyłączyła mi się polska łatka? Dobra, walić. Jest, to jest rock wall. Nie! Czy ja tego chciałem? Nie chciałem. Że... Ty też. Wypad. Nie ma. O, jest takie. W ogóle będę to mógł tutaj umiejscowić. O, o, o. Dobra, nie mogę. Więc walić to. Zgaś mi to, zgaś, tak. Teraz, moi kochani, drodzy mili, trzeba zaprojektować nasz daszek. Co nie będzie wcale takim prostym wyzwaniem, gdyż bo nie mam pojęcia, jak to zrobić. Custom floor. Ale rozumiem, że custom floor to chyba nie bardzo... Nie... No jasne, że nie. Obawiam się z tego, że to będą musiały być fundamenty, a fundamenty nie są zbyt fajne z tego względu, że będą nam blokowały to przejście. Ale nie mam nic do stracenia, więc muszę zaryzykować. Jak tak dam, to widać? Nie, no chyba będzie ok nawet, nie? A, i nam się okna zasłonią, także już w ogóle będzie kosmos. No ale nie mam wyjścia, bo chyba niczym innym się tego zrobić nie da. Ale w sumie okna nie są też takie złe, takie będą zabarykadowane, nie? Już nie chcę, żeby to za bardzo wystawało ze ściany o ten sposób, bo to będzie uszpecało mi domeczek. Ocie, cholerka. Więc tu musimy zrobić część odkrytą. A może nawet już segmenty zrobimy, tak że wiecie, że podzielimy to. Tak. Dajmy to tu i umiejscowmy. Dobra, no nie jest tak źle. A w takim razie w tym... Aha, to też nie będzie zawadzało, tak? O, lirka. To będzie się blokowało z windą, tak? Być nie może. Ja tych drzew, 96. To wcale nie jest tak dużo, ale no niestety. Bardzo was, I sorry, ale nie mam wyjścia. Muszę zacząć to robić w tym miejscu. Czemu to się nie da? Tak nie rób. Tak. Tu się zbuduj tak. Tu się zbuduj tak. Nie, moja najwika. Moja najwika jest boska i owsą i w ogóle. Ale do... O. I tu trzeba uważać właśnie na ten dźwigowindę. Ona idzie o po tej desce, więc po tej desce musi stać rusztowanie. Rusztowanie. Brzmi nawet tak dziwnie. Ja wiem, że nawet nie jest tak źle, dlatego, że tutaj... Tu właściwie, o w tym miejscu, można brygnąć taką klatkę schodową. Kawałeczek, prawda, ściany dobudować. Bo tu i tak musi być przejście, a to się zadaszy jak... O właśnie, dach. Nie... Znaczy, to jest genialne. Tylko pytanie... Nie. Ja nie będę kombinował. I zostawię to tak, jak to jest. Dobra, tu potrzebujemy 72 déjà vu. Nosić ich to mi się raczej nie uśmiecha.
Dlatego też i tak zrobimy z nimi. A tu zaprojektujemy wszystko, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, znaczy bardziej nawet niż więcej i tak dalej. Ja cię rzucę kamieniem zaraz. Nie wiem, kto to był, ale ja cię znajdę, chłopie. No, co jest? A, płot jest. No, nie leży mnie to. Ale nie jest tak źle, jak było. Dobra. Więc otwórzmy sobie wrota nienawiści. I nie pozostaje nam nic innego, jak tylko go here. Go here, odpalię piłę bite i... Zając. Dobra, zając jest niegroźny. Zni! Nie wiem, w jakim stopniu mnie słyszycie podczas tego, że ja tnę piłą. Ale nie jest tak źle chyba. Wow, co to było? Jeszcze spada, słyszycie? Dobra, nieważne. O, i spadło, dobra. Jezu! Ty łajzo! Jak mnie wystraszył! Nie no, na was to trzeba specjalnych środków. Znij go! Sorry, ale ja się muszę ewakuować. Jak mnie zląk! Ty fajfusie cholerny. Dragów nie mam nawet. Jak on mnie wystraszył! No to jest niedopuszczalne, no! Wow, daj mi brochów. Na zapas dwie mi daj. Wezmę od razu jakieś jedzonko, bo bąk głodny. Weź w transzor Gekona, weź coś na trasę i idziemy do niego. Do nich właściwie, nie? Łato gnój! Ja cię podejdę zaraz z piłą. Fajfan się jeden ty. 77 na 4 drzewa i kanibala. To nie, wydajna jest, okej. Nie powiem, jest wydajna. Tu mamy 3 drzewa. To w sumie weźmy je od razu, bo one będą przeszkadzały, jak będziemy wózeczkami jeździć. I je walniemy tu, nie? Trzeba jeszcze ile? 6, czyli jeszcze 4. A, siły już też nie mamy, dobra. Teraz pójdziemy do samolotu, zobaczymy jak tam ze sprite'ami to stoi. Show me. Sprite'ów jest, dobra. Medycyna też jest, jest jedzenie na później. Drugie jedzenie. Weź sprite'a, tylko sprite cię interesują. No i alko, oczywiście alko. Kiblu, standardowo alko i prochy. Nie wiem, co twórcy gry mieli na myśli, umiejscawiając dragi w łazience. Ale gratuluję pomysłowości. Ciekawe, czy to specjalnie tak zrobili, że wiecie, że kanibale... Zaraz dokończę. Że kanibale wyskakują wam wtedy, kiedy używacie piły mechanicznej. Spalinowej, przepraszam. W sumie chyba to jest jedno i to samo. Pięknie, jedziesz ty. Dobra. Tyle drzew nam wystarczy. Przynajmniej by the way na razie. A jakby się tu dało wsadzać, to było w ogóle miodzie. Chociaż ja to będę nosił. No, ja to będę nosił, bo to nie jest daleko. No, tu jest tylko jeden wózek, zobaczcie jak się z tym wjeżdża. W sumie... No nie wiem sam. Zapytałbym was teraz na czacie, żebyście napisali, ale to nie live equals, więc... dużo nie osiągnę. Dawaj, kłody!
Słyszę cię, Fajfusie. O, nie wiem, gdzie jesteś. Dobra. Tu jeszcze jedna. No, włóż. Dobrze. A tu weź dwie. I idź od razu u miejsców tam. 7. No to patrzcie, jeszcze takich 10 takich wyjść. Tyłem się chyba troszkę lepiej wjeżdża. Głowy nie dam. Tak mi się tylko wydaje. Proszę, jaki szybki montaż. Gdzieś te drzewa... Aha, tutaj idą. Ej, fajne te ściany. Jak te okienka. No nic, no musimy to przeboleć, tyle. Ale spróbujemy. Tyle. Ptaki miałeś? Miałeś, dobra. Co jest źle, to zrobiłem, bo mogłem go wykorzystać jako przynętę na drób. Bo drób ma pióra, a ja pióra lubię. Mają fajną właściwość użytkową w postaci robienia strzał z nich. Zając tam spierdziela od nas, ale nic. Mamy tu jeszcze jakieś drzewo. Tam leżą. Trochę daleko. Pytanie brzmi why. Ale dobra. Not today now. Let's go here. Hiroshima. Take it. Fajny kamień, ale nie wiem po co ci on. Ech. Zetnijmy te 5 albo 6, nie wiem ile ich tu jest. Tak sobie wykalkulowałem, że gdybym miał to... Że gdybym miał to ciąć ręcznie, to chyba bym się zarąbał. A tak proszę, piła i siup ziup nie ma. Najfajniejsze to jest to, że jak sobie cnę piłą, to nie słyszę jak podchodzą, ale jak już są tuż za mną, to nagle wszystkie się pokazują i nie słychać, nie? Zobaczcie, w ogóle mi staminy nie zużywa. Kurde, no full profesjonalnie. Gekon chodzi i się dziwi, co mu tutaj się dzieje, że mu las spieprza. Ale dobra, walić gościa. A to nasze drzewo. Proszę mi stąd iść. Chyba, że chcesz pierdziel. Aha, i co teraz powiesz? Co powiesz teraz? Co powiesz? Gleba. Koleżankę też masz? W sumie nieważne. Nie wiem po co ci była latarka w dzień. Ale widocznie już tak macie. Porobię was za chwilę. Nie, teraz. Teraz. A były głowy i ręce, nie? Więc nogi zostawiamy. Dawaj. A ręców już nie mogę. Trudno. Głowa, tu jeszcze dwie głowy będą. Aha, łącznie były jeszcze 3 głowy. Coś, mamy jedną tylko. Głowa, dobra. A was już zjaramy, bo nie będziecie mi to śmierdzić i gnić pod płotem. Zobacz, jak to wygląda. A ja sobie przygarnę od razu drugi wózeczek. Mamy towaru na tyle dużo, że się na pewno przyda. Kręć tym wózkiem, kręć. Umsialala. Dobra, no, bierz to. Hop, raz, 5, 8, wziąłeś?
Quest, nie dwózek, tylko to kłodzisko takie. O, to właśnie to. Tam się przyjaciele jarają. Mamy kości? Aj, niedobrze, mamy. Nie będę mógł zebrać ich zbyt dużo. Ale to jest pobojowisko, nie? Fajnie to wygląda. Jakby przeszedł ten duży. Oczywiście nie chcę tego wykrakać przypadkiem. Specjalnie to się z kolegą nie lubimy. Już się zacząłem rozglądać. Wjeżdżaj, wjeżdżaj. Tędy. Dobrze, jesteś w domcie. Tu panie słyszałem. Takie, wiecie, jak... Jezuniu! Nienawidzę cię, gro! Ech, mnie wystraszył. Myślałem, że jesteś tym dużym, niefajnym. Ciebie to ja mogę tłuc. Akurat się nadasz, bo głowy mi potrzeba. Te... O, wyprowadź mu hitę, no! Weź se prochów, zaćpaj. I siekierą, znaczy kataną. Dobrze. Dawaj głowę i do ognia. Jest jeszcze coś? Nie ma co palić już za bardzo. No trudno się mówi. Ja te kości będę musiał poznosić w takim razie do magazynu, wiecie, tego pierwszego. No już mi znikają, to nie jest dobrze. Czemu ja tu przyszedłem w ogóle? Aha, już wiem. Ładujmy to i pojedziemy z wózeczkiem. Chociaż tutaj w sumie to się traci sens nawet, bo 33 czy 40 drzew. Ale nie będziemy wszystkiego zbierać. Ja sobie to pozbieram później. A zbierzemy tylko... Znaczy zbierać, nie będziemy wszystkiego ciąć. A pozbieramy sobie te, które już mamy ścięte, nie? Połóżmy to i tutaj wiochy mi nie rób. No co, zaciąłeś się? Dziękuję. No i coraz tak. Ale wieś, proszę cię, siarę znowu robisz, wózek. Weź tu zrób karierę, no. Coraz fajniej i przytulniej ten domostwo moje wygląda. Tylko nie podoba mi się to, że te okna takie są. Tu jedna belka, tam jedna. Nie wiadomo co to. Gdy tu trzeba jakieś lampki nastawiać, bo tu się zrobi ciemno, jak wiecie gdzie. Znowu było to tupnięcie. No tu gdzieś jest. O, chyba teraz nawet głośnik jego słyszałem taki. Wiecie, ten kruchy i piskliwy. Mamy głowę, więc ją tutaj włóżmy. A zgaśniesz też teraz tak, bo jest deszczyk. Nie zgaśniesz. To mnie bardzo raduje i cieszy. I to była ta jeszcze jedna kukiełka. No, ale to już nie teraz. Raz, dwa, trzy, cztery i w ogóle oficery. Zbieramy tylko, tak jak mówiłem, to drzewo i spinkolimy. Jeszcze jedno. Dobra. Teraz tak. Gdzie jest drugi wózek, bo go zgubiłem? Bo chyba nie przeprowadziłem z powrotem. Dobra, nieważne teraz. Ty dymaj, na wstecznym w ogóle nic nie widząc. Oczywiście, że źle pojechał. Ciężko się tym cofa strasznie. Tak sterowne jest, że wcale. Fiat Seicento już ma więcej wspomagania. Dobrze, że mogę w tym miejscu doładować. Nie chciałem tam daleko już wjeżdżać. Potrzeba jeszcze 20 drzewów. Dwa wózki. Ciekawe, czy tyle drzewa tam jest. Jak tam zabraknie jednego, to wiadomo, nie? No to się to dotnie. Ale ten, ale już chciałem z innego. Dobra, zobaczymy. Na razie nie chcę tutaj gadać za dużo. Nie wiadomo, co wyjdzie. Wiecie, jak to z moimi planami bywa, nie? Najpierw gadam, potem się okazuje zupełnie co innego. Tam mam jeszcze jedną. Elegancko.
Nie jest, no muszę chyba te pościnać. Weź sobie rybnij Sprite'a. Wziąłeś? Nie wziąłeś. Nie, rękę, piłę. To będzie duże. Raz. Jeszcze raz dalej od domu. Nic nie biegnie jeszcze na plecy? To cud. Prawdziwy cud. Ale po co to rzucasz? Psiejku, no mniej się zmęczysz, jak to weźmiesz do ręki. Przyjacielu. Raz. A ty, patrz, spaść chciał. Nie, tam nie spadło nic, dobrze. No to nie jest tak źle. A drzewa lubią mi uciekać. Pewnie już stali bywalcy to wiedzą. Dobrze wiedzą. Jeszcze to masz wrzucić. Wrzucić, nie zabrać. Dobra, stąd wystarczy. Stąd wystarczy, dlatego że ja nie chcę za daleko iść, bo zaraz mi się to drzewo skończy całkowicie. A tu jeszcze jest duża inwestycja i będę go potrzebował naprawdę sporo. Tak, tu na wstecznym, elegancko. To będzie ostatni nasz wózeczek. Puść go. Dziękuję. Jak tam stoimy z drzewem? 7 drzew, no aż kurde szkoda. Bez kitu, szkoda. Tu mamy 2 wózki. Sorry, ale muszę. Spadasz, spadasz. Dawaj, 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 dawaj. Starczy na jeszcze jedno? Starczy, 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 starczy. Idealnie mieliśmy tego paliwka. Obiegamy teraz sobie trochę. O, może schody przy okazji jeszcze zrobimy. Ech, kurde, to jest przełomowy moment. Ja wam mówię poważnie, to jest przełomowy moment. Pierwszy raz, odkąd nagrywam Foresta, zrobiłem coś, co postawiłem sobie jako cel. Zawsze było tak, że kończyło się... Co to spadło? Serio? I jedź w ogóle. Chciałem, że będę miał coś więcej, a nie tylko mięso. Nie możemy tu za długo balować, bo ja wiem, że zaraz tu się zbiegnie cały stado orków. Tu jest jeszcze jedno. A ja jeszcze po kości tu chciałem wrócić, nie? Więc też za długo tu nie mogę balować. Jak tam? No i miodzie, patrzcie. I mamy pierwsze piętro postawione. Tu jeszcze 3 potrzebujemy. Weź sobie Sprite'a, bo nie będę tutaj łaził jak jakaś gnida menda zielona i w ogóle. I w ogóle. Tak w ogóle to i w ogóle. Muszę skończyć ten odcinek, bo zaczynam już pierdzielić. Jeszcze jeden. Będzie jeden. Nawet 3, ale ja chcę jeden. Jasne. Możemy, jeden zrobiły się 3. No i teraz można funkcjonować. Teraz jeszcze, to już będzie końcowa. Już teraz nic ciekawego się nie będzie działo, więc jak chcesz, to wyłącz odcinek. Tylko taki żart. Bo teraz już chcę sobie tylko... Wolniej, gdzie tak biegniesz. Chcę tylko wejść do magazynu i zostawić nasze kości. To są skórki jelonków. Ale kości mamy, kurde, to będziesz w ogóle multum ich. Wytrzymać bez jedzenia taki kawał czasu, czy będzie ciężko? A ta tratwa, patrzcie, swoim życiem. Teraz jest tu, wcześniej była tam. Fajnie, fajnie. Wow, wow, jak to fajnie wygląda. Taki fort się zrobił z tego. Tą windę będzie trzeba zabudować kamieniami jeszcze, ale to jest... To jest... To jest sprajcika. Dźwigaj te kości, póki jeszcze nie znikły. Tu są jeszcze jakieś, gdzie ja go paliłem? Tu. No i proszę, się na raz zabraliśmy. Coś tam mamy zabrać? W sumie to nie. Czaszki mamy. O, byłeś głodny. Ideolo. Normalnie stewardessy wiedzą, co robić. Coś tu było? Tacka tylko. Dobra, to nie chcemy tacki. Prochy. No i co?
Nie myślę, że odcinek 25 jest pierwszym odcinkiem, który ukończyliśmy z sukcesem. Bo zrobiłem to, co chciałem. Patrzcie, mamy dach, tu powstanie klatka schodowa. Tylko jak ją, kurde, zaprojektować? Jak ją, kurde, zaprojektować? Tu musi być wjazd na wózki, żeby one się tędy wjeżdżały. Więc tak, ewentualnie klatkę można by postawić tutaj. Chyba tylko tutaj wchodzi w grę. Ale bardzo chciałem ją tutaj. Myślę, że wtedy tutaj też musi być, wiecie co, nie? Tu jeszcze sobie można postawić coś, a konkretnie to takie coś. Pyk. Pyk. No, idź mi, słupku. Ciach. Pyk. Tak średnio na jeża, no. Ale muszę mieć jakiś taki punkt zapieczenia, żeby... zapieczenia. Żeby tu walnąć schody. Dobra. Nie będę przeciągał. Pożegnam was z takiego widoku. O, takiego ładnego. Na ten mój cały kompleks tam spoczynkowy i początki Fortu Boyard. Dzięki jeszcze raz po raz 25 już za waszą obecność, za to, że chcecie marnować życie spędzając je na tym kanale, oglądając odcinki, które tutaj wrzucam. Dzięki za to, że jesteście i w ogóle dzięki za to, że jesteście. Siemanko, piąteczka. W tym odcinku to już wszystko. W kolejnych z całą pewnością będzie ciekawiej. Jeżeli chcesz, daj łapkę w górę, aby zmotywować mnie do pracy i zostaw po sobie komentarz. Docenisz w ten sposób to, co już za nami. Tradycyjnie, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków z The Forest, strzel suba, rypnij w dzwona. Wszystko po to, by być na bieżąco. Siema, do zobaczenia.